piątej części poruszamy temat chipowania ludzi. Sprawa bardzo ważna, gdyż temat dotyczy życia lub śmierci. Ale zanim przejdziemy do konkretów, na wstępie bardzo istotna ciekawostka. W alfabecie hebrajskim każda litera ma przypisaną sobie odpowiednią cyfrę. A tak się składa, że litera WAW, czyli odpowiednik polskiej litery W, ma przypisaną sobie liczbę 6. Znajomość tego faktu pomoże nam w identyfikacji zagrożenia i lokalizacji jego źródła. Jest to bardzo istotne, gdyż wiemy, że Pismo Święte pisane było w języku hebrajskim. Wiemy również, że adres każdej strony internetowej zaczyna się 3 literami W. Czy może to być przypadek? W filmie tym udowodnimy, że nie i że jest to na naszych oczach spełniające się proroctwo. I chociaż w oryginale nie mamy 3 liter WAW, tylko słowny napis, a liczba ta ma dotyczyć osoby, to mimo to możemy to postrzegać analogicznie. Oto logo najpopularniejszej przeglądarki. Proszę bardzo, 3 wmontowane 6. I słynny gest potrójnej 6, którym posługują się celebryci. Dla przykładu kilku uczestników tego klubu. I inne okultystyczne masońskie symbole. Kolejne logo, symbol grzechu i utraconego raju. Logo Disneya, 3 ukryte 6, w tle napisy Illuminati. A tutaj logo medycyny, która może być wykorzystana do wstrzykiwania ludziom chipów. Wąż, również symbol kuszenia i szatana. Diabeł jako nieudolny naśladowca Pana Boga, również chce mieć swój naród wybrany. Zobaczmy, jaka czytelna analogia. Bóg nakazuje Izraelitom zakładanie tefilin. Są to takie małe pudełeczka z przykazaniami w środku, które Izraelici zakładają do modlitwy. Zakłada się je na rękę i na czoło. Diabeł również wybiera rękę lub czoło do znakowania swoich ludzi. W czasie 3,5-letniego ucisku Pan Bóg wysyła 2 swoich ludzi na ziemię, opisanych w Apokalipsie jako 2 świadków. Diabeł w tym czasie również chce mieć 2 swoich ludzi, bestię i fałszywego proroka. Nie wiemy jeszcze, pod jakim pretekstem zostanie wycofana gotówka, ale z pewnością będzie nam wmawiane, że jest to dla naszego dobra. Zostaniemy poddani kolejnej diabelskiej pokusie, ulegnięcie której będzie oznaczało wieczne zatracenie. Nie dajmy się zatem zwieść. Potraktujmy poważnie Boże ostrzeżenia zawarte w Biblii, której znajomość będzie decydująca zarówno o naszym życiu doczesnym, jak i wiecznym. Jan Apostoł 2000 lat temu doznał szeregu objawień na temat czasów ostatecznych, czyli czasów, które mają mieć miejsce tuż przed powtórnym przyjściem Mesjasza. Opisał je w księdze zwanej Apokalipsą. Proroctwa na temat chipowania ludzi Jan zapisał w 3 krótkich wersetach. Oto one. 13 rozdział Apokalipsy, wersety od 16 do 18. I sprawia, że wszyscy mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy dają sobie znamię na rękę prawą lub czoło i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia bestii lub liczby jej imienia. Tu jest potrzebna mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę bestii przeliczy. Liczba to bowiem człowieka, a liczba jego 666. Drugi werset. 14 rozdział Apokalipsy, wersety 11-12. A dym ich katuszy na wieki wieku się wznosi i nie mają odpoczynku we dnie i w nocy czciciele bestii i jej obrazu i ten, kto bierze znamie jej imienia. Tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa. I trzeci werset. I poszedł pierwszy anioł i wylał swą czaszę na ziemię, a wrzód złośliwy, bolesny wystąpił na ludziach, co mają znamie bestii i na tych, co wielbią jej obraz. Kwestią obrazu nie będziemy się zajmować, gdyż nie wiemy, co nim może być. Być może będzie to jakiś telebim. Lecz kwestię znamienia mamy dosyć jasno określoną, dlatego dogłębnie przeanalizujemy ten temat. Już dzisiaj widzimy, jak na naszych oczach zaczyna wypełniać się to proroctwo. Coś, co jeszcze nie tak dawno wydawało się odległą abstrakcją, ma miejsce w kraju położonym bardzo blisko Polski.
Z nieoficjalnych źródeł wiadomo, że do testowania tej technologii miała być wybrana właśnie Polska. Lecz po pierwszej reklamie chipów w wiadomościach i burzy w związku z tym, jaka przeszła przez internet, postanowiono wybrać bardziej ateistyczny kraj do testów, jakim jest Szwecja. Testy prowadzone są również w Hiszpanii i USA. A oto właśnie ta reklama. Na zakupy bez gotówki i bez karty kredytowej, za to z miniaturowym nadajnikiem wszczepionym pod skórę. To, co do niedawna było pomysłem fantastów, staje się realne. Są już miejsca, gdzie płaci się za pomocą podskórnego chipa. Rafał Niedzielski. Zanim będziemy mogli płacić podskórnymi mikrochipami za zakupy spożywcze czy domowe rachunki za gaz, minie pewnie jeszcze parę lat, ale jest już jedno miejsce w Europie, gdzie ten system spisuje się całkiem nieźle. Mogę przyjść do klubu bez portfela i bez żadnych zmartwień. W klubie nocnym w Barcelonie królują skąpe stroje. Trudno jest więc nosić ze sobą portfel i pilnować, by nie zgubił się na przykład w tańcu. Nie trzeba nosić portfela, karty kredytowej ani gotówki. To także znaczy, że nikt ci ich nie ukradnie. Szczepiane pod skórę nadajniki radiowe w szklanej powłoce mają wielkość ziarnka ryżu, emitują 10-cyfrowy kod, który po zeskanowaniu dopasowywany jest do konkretnego konta bankowego. To na razie nowość, ale taki system ma być upowszechniony w ciągu najbliższych 10 lat. Rafał Niedzielski, wiadomości. I taki dla przykładu artykuł. Szwedzi oszaleli na punkcie chipów w swoim ciele. Czytamy dalej. Szwecja konsekwentnie zmierza w kierunku kraju bez gotówki. Już ponad 4000 osób ma w swoim ciele chipy wielkości ziarna ryżu. Erik Frisk drzwi do domu otwiera mikrochipem wszczepionym pod skórę. Nie potrzebuje karty ani odcisków palców, musi tylko przyłożyć rękę do lasera. Tajemniczy chip wszyty między kciukiem a palcem wskazującym ma najwyżej 2 cm. Przyjaciółka Friska też ma taki. Tym małym procesorkiem mogą nie tylko otworzyć drzwi. Dzięki niemu zawsze mają przy sobie bilet na tramwaj czy pociąg. Tak zwane chipowanie dla młodej pary Szwedów to dopiero początek elektronicznej przygody. Sprawa będzie dopiero wtedy interesująca, kiedy mikrochipy będą bardziej inteligentne i będą umiały nie tylko otwierać drzwi, lecz także kontrolować, co dzieje się w naszym organizmie. Kiedy będą nam regularnie mierzyć temperaturę ciała, zawartość cukru we krwi i przekazywać wiele innych pomocnych informacji. Mikrochipy pod skórą nosi już około 3,5 tysiąca Szwedów. 3 razy więcej niż w ubiegłym roku. Wprowadzenie tej technologii planuje także sztokholmskie metro. Szczególnie zainteresowani są tym młodzi ludzie. Mało kto jednak zastanawia się nad ubocznymi skutkami. No właśnie, ubocznymi skutkami. Najpierw złośliwe wrzody, a później piekło. Czy zatem warto dla 3,5-letniej wygody marnować całą wieczność? Kiedy mikrochip zostanie umieszczony, wówczas istnieje możliwość przekazania neuroimpulsów z mózgu do megakomputera, stanowiącego wraz z chipem i satelitą system zdalnego monitorowania ludzi. Komputer po przetworzeniu potrzebnych mu danych dotyczących osoby poddanej sterowaniu wysyła zwrotnie pobrane impulsy do mózgu, ale już o cechach zmienionych. W ten sposób można wpłynąć na zachowanie jednostki, sprawić, aby zdrowy człowiek miał halucynacje lub słyszał głosy w swojej głowie. W 1980 roku Yoneji Masuda, japoński socjolog i informatyk, zajmujący się problematyką wynikającą z informatyzacji społeczeństwa, ostrzegał, że nasza wolność jest zagrożona przez orwellizm z powodu ekspansji technologicznej, cybernetycznej, zupełnie nieznanej większości ludzi. Ta technologia może połączyć ludzkie mózgi, w które wszczepione zostaną implanty z satelitami kontrolowanymi przez gigantyczne naziemne komputery. Ten, kto będzie miał dostęp do tych megakomputerów, będzie miał władzę absolutną nad ludźmi. Niektóre publikacje są przerażające. Na przykład dr Rauni Pina Lukanen Hilde, fińska lekarz, opublikowała artykuł w 1999 roku, w którym pisała, że elektrody mózgowe zostały wszczepione dzieciom bez wiedzy ich rodziców już w 1946 roku. Od tego czasu przez cały okres lat 50. i 60. rozwijano badania nad implantami oraz ich wpływem na zachowania zwierząt i ludzi oraz kontrolę tych zachowań. Na bazie tych doświadczeń powstał program kontroli umysłu, którego celem jest wpływanie za pomocą impulsów elektrycznych
magnetycznych i fal magnetycznych na ludzkie zachowania i postawy. Zgodę na przeprowadzenie doświadczeń z implantami na więźniach wydał w 1973 roku ówczesny premier Szwecji Olof Palme. Od tego czasu w USA zarówno wśród demokratów, jak i republikanów toczyły się na ten temat dyskusje, skutkując cząstkowymi rozstrzygnięciami na korzyść przyjęcia zasady chipowania ludzi. Niestety treść dyskusji jest nieczytelna dla większości obywateli ze względu na bardzo hermetyczny, fachowy język, w jakim się toczy, ale przed tym niebezpieczeństwem, jak pamiętamy, ostrzegał już profesor Masuda. O pierwszych próbach zmierzających do zwiększenia wydajności żołnierzy na polu walki dzięki zastosowaniu mikrochipów miał zaświadczyć dr Carl Sanders. Eksperyment przeprowadzono podczas pierwszej wojny w Iraku w 1991 roku. Wcześniej testowano żołnierzy w Wietnamie. Wszczepiano im rambochipy, które powodowały wzrost adrenaliny u walczących w dżungli Amerykanów. Przekładało się to na większą odporność na zmęczenie i ból. Osłabiało uczucie strachu, wzmacniało zaś sprawność fizyczną. Obecnie wszczepianie mikrochipu umożliwia superkomputerom Agencji Bezpieczeństwa Narodowego widzenie i słyszenie wszystkiego tego, co doświadcza żołnierz na polu walki. Czyli można spowodować, że ktoś słyszy głosy w głowie. I co z tego wynika? Oczywiście nic dobrego, bowiem system monitoringu NSA może śledzić i manipulować milionami ludzi. Każdy z nas ma w mózgu unikalny rezonans bioelektryczny, niepowtarzalny jak linie papilarne. Poprzez biostymulację falami elektromagnetycznymi sterujący mogą wywołać u osoby sterowanej pożądane przez siebie głosy czy obrazy. To jest rodzaj elektronicznej broni, która zostanie użyta przeciwko całej ludzkości. Na obecnym etapie celem tej cichej broni jest skłonienie określonych osób lub grup do działań wbrew ich własnym przekonaniom i interesom. Sprowadzone do poziomu zombie osoby mogą zostać wykorzystane do popełnienia morderstw na zlecenie. Impulsami elektromagnetycznymi można wpływać na preferencje wyborcze. Na przykład Komando Solo, samoloty US Air Force, zostały wykorzystane do wysłania wiadomości podprogowych na częstotliwościach radiowych w celu manipulowania wynikami wyborów. Bośnia i Haiti mogą być przykładami, jednymi z wielu. Tyle rewelacji lekarki z północnej Filadelfii. Zbigniew Brzeziński, były doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego prezydenta Jimmy'ego Cartera, przewidywał, że era technologiczna powoduje stopniowe zjawisko coraz większej kontroli społeczeństwa. Takie społeczeństwo poddane zostanie władzy elit nieograniczonej tradycyjnymi wartościami. Wkrótce możliwy będzie stały nadzór nad obywatelami oraz utrzymywanie akt zawierających bieżące informacje o każdym obywatelu. Tempo rozwoju zaawansowanych technologii jest tak szybkie, że przeciętny Kowalski nic nie wie o ich osiągnięciach. Obecnie w Polsce za rządów PiS-u nie widzimy reklamy chipów w telewizji, ale od czasu panowania nowego premiera, który jak wiemy pochodzi ze środowisk banksterskich, powtarzana jest w telewizji coraz częściej taka reklama. Polska bezgotówkowa. Poproszę... Dzisiaj klatkę, fuzetkę, szelotkę, babeczką z owocami i tyle. A ja nie mam tyle gotówki. Świeżutki terminal mam. Wreszcie można płacić bezgotówkowo. Panie Miłoszu, ten terminal to był super pomysł. Już nie mówię, że nie mam jak wydać. Nie odmawiam, jest wygodniej, jest wygodniej, jest wygodniej. Polska bezgotówkowa. Wygoda dla ciebie i twoich klientów. Nie mamy się co łudzić, że problem ominie nasz kraj. Gdyż Biblia jasno mówi, że rząd zwany bestią, który będzie rządził ostatnie 3,5 roku przed powrotem Mesjasza, zawładnie wszystkimi narodami świata. Rząd ten ma się składać z głównego przywódcy zwanego bestią lub przez niektórych antychrystem i 10 królów. W 1973 roku tak zwany Klub Rzymski już podzielił właśnie na 10 takich gospodarczych regionów cały świat. Zatem możemy śmiało powiedzieć, że świat jest przygotowany zarówno politycznie, jak i technologicznie na wdrożenie tego iście diabelskiego systemu. A teraz posłuchajmy, co mają do powiedzenia na ten temat przedstawiciele różnych denominacji, dziennikarze, politycy i inne znane osoby. Na początek posłuchajmy księdza katolickiego, który w bardzo jasny sposób przedstawia nadchodzącą sytuację. Na marginesie dodajmy, że tak zwany Kościół katolicki będzie szczególnie doświadczany przez tak zwaną bestię, czyli ogólnoświatowy rząd, i na koniec przez niego ostatecznie całkowicie zniszczony. Na temat zniszczenia tak zwanego Kościoła katolickiego więcej można się dowiedzieć w części trzeciej. A teraz bardzo dobry wykład księdza katolickiego na temat znamienia bestii. Bóg nie, sam nie jest z siebie przyczyną zła, ale dopuszcza te zło. Tak naprawdę to my będziemy sami dla siebie przyczyną tych plag, które są opisane. I teraz pierwsza plaga
Dlaczego czerwonym zaznaczam? Dlatego, że plaga dotyka natury, ale z winy człowieka. Dlatego w każdej pladze jest pokazane, jak na naturze się odbije zło, a jak to dotknie człowieka. A wrzód złośliwy, bolesny wystąpił na ludziach, co mają znamię bestii, i na tych, co wielbią jej obraz. Chipy RFID zostały już dość dawno opracowane, także zawierają one lit substancji, które dziś już właściwie nie używa. Eksperymenty na chipowaniu chociażby zwierząt już lata temu były prowadzone. Dziś już jest technologia gotowa całkowicie do wprowadzenia, jest na etapie reklamy, więc chodzi o to, że co zauważono, że kiedy się uszkodzi chip i ten lit wycieknie z chipu, na ciele występuje wrzód złośliwy. To już jest stwierdzone naukowo. Tutaj chip jest jakby efektem końcowym systemu, który może się stać systemem antychrysta, dlatego że szatan, żeby kontrolować całą ludzkość jednocześnie, musi stworzyć system. I tak zwana cyfryzacja albo rewolucja biometryczna jako efekt końcowy właśnie ma umieszczenie chipu, a ten taki wzór, który tu widzimy na produktach, także on zawiera właśnie trzy takie kreski, które symbolizują trzy szóstki, czyli liczbę antychrysta. Nie mamy dać się zaczipować, co znaczy, że nie będziemy mogli kupić jedzenia, zapłacić podatków, pójść do lekarza, no nic, nie jesteśmy poza systemem, nie istniejemy. To co mamy robić? I właśnie ten tekst jest dokładnie tym, że Bóg mówi: pozostańcie mi tylko wierni, a ja wam zapewnię to, co konieczne. Nie tylko będziecie zapisani w Księdze Życia. I wejście w system antychrysta oznacza nie zapisanie w Księdze Życia. To jest ta strona duchowa. Ale strona fizyczna to jak mamy żyć po ludzku. I to jest odpowiedź. Mamy miejsce przygotowane od Boga i będziemy żywieni czas i połowę czasu. Będzie nam dane to, co konieczne. Jak to będzie wyglądać, to zobaczymy. Różne są, chociażby John Leary mówi, że trzeba mieć tę odrobinę, którą będzie można rozmnożyć, tak? Ale o to chodzi. To jest oparte o Apokalipsę. To wszystko jest zawarte w Słowie Bożym. Także proszę zobaczyć, że nie mówię nic, co nie jest oparte o Słowo Boże. To jest absolutna postawa. Proszę dalej, bo to będziemy teraz rozwijać tę myśl. To jest nawiązanie do proroka Eliasza, który przyszedł do tej wdowy w Sarepcie Sydeńskiej i mówi: przygotuj mi podpłomyk. No właśnie, przygotowuję ostatni posiłek, bo mam ostatnią miarę mąki i resztę oliwy. Przygotuję dla mnie i dla swego syna i później umrzemy. I on mówi: przygotuj najpierw dla mnie. I co słyszymy dalej? Nie wyczerpała się miara oliwy, tak? I tam kwarta mąki, czy jak to tam się nazywa. To jest właśnie to. To nam obiecuje Pan w czasie Apokalipsy, wielkiego ucisku. Pan Jezus co robił? Usuwał się na miejsce odludne. I tu mamy z kolei, tak jak powiedziałem, w kluczu Księgi Wyjścia Apokalipsa, gdzie wyszli Izraelici z Egiptu na pustynię. Mieli tam miejsce przygotowane przez Boga i byli żywieni nie 3,5 roku, 40 lat manną i przepiórkami. Wszystko jest biblijnie poparte, więc musimy uwierzyć, że skoro Bóg był w stanie to zrobić kiedyś, to chyba Bóg ma to do siebie, że nie przestał w stanie być to zrobić teraz, tak? To jest właśnie takie ważne. Proszę. I ujrzałem bestię wychodzącą z morza. Proszę. Święty Jan tu używa tego samego sformułowania, co prorok Daniel. Tak jak to tłumaczę, myślę, że to dla Państwa staje się jasne, logiczne i dano jej możliwość przetrwania właśnie 42 miesięcy. Znowu mamy właśnie ten czas, czyli czas nowego porządku świata, popartego przez nierządnicę, będzie właśnie też czasem wielkiego ucisku. Więc widzimy, że nowy porządek świata, znakiem jego rozpoczęcia między innymi jest
apokaliptyczna schizma w Kościele będzie. Potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich. To jest właśnie dokładne powiedzenie tego, co teraz wspomniałem. I tutaj, tak jak wspomniałem, prawdopodobnie, no bo czipuje się na rękę i na czoło, to już dzisiaj jest sprawdzone, ponieważ są to miejsca, w których jakby, bo to jest jakoś tam samoodnawialna się energia, tak, ta bateria, czy w każdym razie są to miejsca, które, tak jak powiedziałem, już naukowo jest sprawdzone, tu się czipuje czoło i dłoń, najczęściej dłoń. Kto ma rozum, niech liczbę bestii przeliczy. Liczba to bowiem człowieka, a liczba jego 666. Najróżniejsze są próby interpretacji. Jest to bardzo śliskie, bo podstawia się pod jakiś alfabet numery. Na przykład Mahomet spełnił tą liczbę, Neron spełnił tą liczbę. Także różne są, ale o co chodzi? Że tylko jedna interpretacja jest właściwa i dotrzeć do tej interpretacji na pewno nie jest łatwo, bo jest to rozszyfrowanie biblijne. I teraz jest pytanie, gdzie jest ta śmiertelna rana? Czy w łonie nierządnicy, czy w łonie tego Imperium Rzymskiego? Bo tu będzie leżeć odpowiedź na liczbę 666. Kim jest ten człowiek? To 17 rozdział nam wyjaśni, bo kto ma rozum, niech liczbę bestii przeliczy. W 17 rozdziale to się powtarza, jakby z kontynuacją. 13 i 17 rozdział zostały rozdzielone, ale one stanowią jedną całość. Ja chcę tylko powiedzieć, że 666 to słyszeliśmy o komputerze bestii, tak, w Brukseli. Więc chodzi o to, że wszelkie te PESEL-e, numery, jakie otrzymujemy, NIP-y, imię zastępują liczbą. Wiemy, że każdy otrzyma mały kamyk z imieniem, jaki zna tylko Bóg. Bóg nadaje imię, szatan nadaje numer. Dlatego Hitler był prekursorem antychrysta. Między innymi dlatego, że w obozie człowiek nie był imieniem, tylko numerem. I pierwsze trzy cyfry są zarezerwowane liczbie bestii, 666. Później jest przyporządkowane inne, ale te trzy człowiek będzie numerem w systemie. Cyfryzacja. Gdybym ja miał tworzyć nowy porządek świata, bym wykorzystał instytucję, która ogarnia wszystkie ludy, języki i narody. A jaka jest ta instytucja? Jest tylko jedna na świecie taka. Wśród politycznych i religijnych konstytucji jest tylko jedna, która ma władzę nad wszystkimi ludami, językami, narodami. Jest to Kościół katolicki. Dlatego jest on i będzie wykorzystany jako promotor nowego porządku świata. Tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą przykazań Boga, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa. A teraz rozważanie na temat znamienia bestii pewnego pastora. Czy technologia dzisiejsza daje nam jakąś wskazówkę, czy to, co opisane w Biblii, już dzisiaj jest możliwe lub w najbliższej przyszłości, czyli już prace trwają jakieś przygotowawcze nad osiągnięciem takiego poziomu technologii, który by umożliwił wypełnienie proroctw biblijnych w naszym czasie. Tytułowe chipowanie, ono jest takim najbardziej znanym chyba w całym świecie. Już dzisiaj wszyscy mówią o tym chipowaniu, jedni z pozycji biblijnych, inni już z pozycji, jakby to powiedzieć, technologicznych. Właśnie niedawno, to Czarek może coś powiesz więcej, informacje przedstawialiśmy także w serwisie o tym, co się dzieje z chipowaniem w Szwecji. No Szwecja chyba jest najbardziej zaawansowana w tej sprawie. Tam kilka tysięcy osób już sobie dało wszczepić chipa, który ma być bardzo pomocny, bo może pomóc i w płaceniu, wystarczy machnąć ręką, nie trzeba tam trzymać gotówki. Tak, jeśli pieniądze są na koncie, a nie gdzieś w ręku, to zawsze władza może zamknąć, a tak będzie tym łatwiej.
tam one są jako wejściówki do powiedzmy tam do pracy, czy gdzieś tam do klucza domu. Klucza nie musisz tak, nosić do domu. Klucz, nie, się nie zgubi. Super. I tak dalej, chyba że ktoś schakuje, ale to... także jest tego dużo i ponoć bardzo dużo osób chce też dalej wziąć, na razie ponoć 4000 Szwedów. Rzeczywiście, Szwecja oderwana praktycznie od Biblii. Poprzednie pokolenia Szwedów były dość mocno osadzone dlatego ta kultura się rozwijała bardzo, bardzo dynamicznie, szybko. Wyprzedziła Polskę, która stanęła praktycznie w rozwoju, a później zniknęła z mapy, a Szwecja się rozwinęła. Ale ostatnich kilka pokoleń, praktycznie gdzieś okolice II wojny światowej, zaczyna się totalne odejście od Biblii i dzisiaj mamy tam społeczeństwo całkowicie prawie że zateizowane i ogłupiałe. I dlatego tam te największe wybryki, jeśli chodzi o takie te antyczłowiecze, już nie powiem antyboże, ale antyludzkie technologie, że już człowiek staje się jak gdyby przedłużeniem maszyny, przedłużeniem systemu komputerowego. Sprawa chipów, tak jak powiedziałem, jest aktualna zarówno już w świecie fizycznym, to już się dzieje, zaraz być może Marcin coś nam powie jeszcze o tej technologii, ale ja chciałem pokazać odniesienie biblijne, bo okazuje się, że 2000 lat temu o takim projekcie mówi już nam Jezus Chrystus, bo Księga Objawienia, czyli ostatnia księga Nowego Testamentu, to jest objawienie Jezusa Chrystusa, które za pomocą apostoła Jana dotarło do nas. Przeczytajmy. Księga Objawienia, rozdział 13, od 16 wersetu. On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole. No, tu dziękujemy naszym grafikom za właśnie ilustrację pokazującą ten wstęp. Rzeczywiście wygląda to szkaradnie, że ludzie z kodami kreskowymi, no, będzie do wyboru. Albo na prawą rękę, przedramię, gdzieś tę okolicę. Ja czytałem, nie wiem, czy Marcin potwierdzisz, że chip, żeby korzystać z energii cieplnej, musi mieć na najmniejszej odległości największy spadek temperatur, czyli gradient temperatury musi być tu bardzo duży, żeby na dwóch końcach chipa była różna temperatura i żeby takie miejsce wyłonić w ciele człowieka, no to właśnie tu, te okolice, gdzieś ręki i stawu, tego naszego, który umożliwia machanie dłonią, to jest to miejsce, gdzie są te największe spadki i różnice temperatur i skóra czoła, że to jest cienka skóra, silnie ukrwiona, czyli ciepło jest zaraz pod skórą, a nad skórą, czy tu na powierzchni skóry jest temperatura otoczenia. Drugi powód wyboru tych miejsc, czyli gdzieś prawa ręka i czoło, to, że to są miejsca no, najłatwiejsze do skanowania, że tak powiem już językiem współczesnym, no bo jakbyś miał gdzieś tam na piersi, na pasie, no nie wiem, na nodze, na udzie, no to no weź udo tam do skanera, nie? Ładuj, a jeszcze, jeśli by trzeba odkryć w jakiś sposób, no to byłby problem. A czoło zwykle i dłoń jest odkryte, nie? Czyli te miejsca i z tego powodu no, wydają się predysponowane do umieszczenia takiego urządzenia. O, jedźmy dalej. Ten chip, wiemy już, gdzie będzie to znamie. Oczywiście, żeby było jasne, to, co się dzisiaj dzieje, te chipowanie tam gdzieś w Szwecji, czy też wiem, że w klubach gejowskich były takie testy robione na ludziach, sami się poddawali ci geje tym testom, także no, już jak to się mówi, głupich nie sieją, nie orzą. Do rzeczy, że też w Hiszpanii, to jest na razie zabawa w chipowanie. To jeszcze nie jest
to znakowanie ludzi, o którym mówi Biblia. Po pierwsze, na razie to jest dobrowolne, lokalne, różne są te techniki chipowania. Tu będzie jakaś jedna przymusowa i ona będzie związana z oddaniem, czy przyjęcie tego chipa, tego znamienia, o którym czytamy w Księdze Objawienia, czyli w Księdze Apokalipsy w 13 rozdziale, będzie oznaczało z uznaniem władzy dyktatora światowego, którym będzie wcielony diabeł, czyli antychryst. Także to na razie są takie przymiarki, ale pokazujemy, że technologia, o której mówi Biblia, już jest testowana na ludziach. Nie, ale czytamy dalej. To znamie, wszyscy ubodzy, wolni, niewolnicy, wielcy, mali, wszyscy muszą to na prawej ręce lub na czole przyjąć to znamie i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeśli nie ma znamienia. O, to jest coś nowego, coś, co warto wziąć pod uwagę. Zobaczcie, w momencie, kiedy była gotówka, nie? Czyli no, możemy powiedzieć, jeszcze jest gotówka, nie? Ale przyjdzie ten czas, że nikt nie może, czy nie będzie mógł kupować ani sprzedawać. Czyli, zobaczcie, będzie musiała zostać zniesiona wymiana gotówkowa. Nie będzie praktycznie tak zwanego pieniądza papierowego, tam złotego, monetarnego, będzie tylko pieniądz kontrolowany elektronicznie. Bo wtedy władza ma kontrolę nad każdą transakcją. Zobaczcie, że PiS właśnie wprowadza taką kontrolę nad fakturami ZUS online. Nie ZUS, tylko VAT, przepraszam. Czyli żeby każda faktura, która zostanie wystawiona w jakimś dowolnym miejscu, w tym urządzeniu peryferyjnym, od razu dochodzi do komputera centralnego w Warszawie. Zobaczcie, tutaj technologia się kłania. Bo gdybyśmy nie mieli ogromnych pojemności dysków, ogromnej przepustowości łącz, to nikt by takiego wymogu nawet, wiecie, nie myślałby o czymś takim, nie? Dobra, kazaliby tam zbierać te faktury, żeby jakaś kontrola mogła przyjść, tak jak za dawnych lat, nie? Zbierało się te faktury, paragony tego, a teraz mają ogromne dyski, czyli mogą gromadzić już dane z całej gospodarki polskiej. Wiecie, kupisz rolkę papieru toaletowego, samochód, od razu leci do Morawieckiego, do jego biura leci informacja, coś ty kupił, ile to kosztowało, ile VAT-u, stratu, gdzie kto, gdzie te pieniądze są w tej chwili i tak dalej. Wszystko wiedzą, nie? W czasie rzeczywistym. Czyli musiały być ogromne, musiała powstać technologia ogromnych tych urządzeń do zapisywania, czyli dysków, można tak powiedzieć. Nie wiem, czy coś nowego wymyślili, to może Marcin nam za chwilę dopowie, i musiała się rozwinąć technologia szybkiego przesyłu danych. Coś byś chciał, Marcin, dodać? Myślę, że jest tak, jak mówisz, po prostu technologia pozwala na przechowywanie ogromnych ilości danych. Kiedyś to było niemożliwe, bo dyski były małe i drogie, a teraz są ogromne i tańsze, no i po prostu trzyma się te dane gdzieś tam w chmurze i tak bardzo łatwo można zmagazynować wszystkie informacje o gospodarce. No i ta przepustowość internetu też, bo kiedyś to nie pozwalało po prostu na przesył dużych ilości danych, więc rozwój technologii i jej tanienie. Tak, zaraz do tego jeszcze przesyłu, szybkości przesyłu i 5G to jeszcze wrócimy, ale możemy zobaczyć taki trend, że zobaczcie, odchodzi się od gotówki, przechodzi się na tak zwany pieniądz elektroniczny i cały czas przechodzi się na coraz większą kontrolę transakcji. Najpierw kasy fiskalne tylko w niektórych obszarach gospodarki, tam powyżej iluś tam 20 tysięcy, to VAT w ogóle był, nie? Tam czy iluś, nie? Na mniejszych obrotach nie było VAT-u, później tam te kasy fiskalne w jednych nie było. Teraz to już wiem, ostatnio się z Michałem Szczukiewiczem zastanawiali, bo wiemy, że już nawet w toaletach miejskich są kasy fiskalne, nie? Tam, gdzie tam złotówkę czy dwa złote dajesz, są, no to nie jest dowcip. A Michał mi przeczytał, że resort ten wolnościowy Morawieckiego, bo to jest najbardziej wolnościowy rząd, o jakim Polacy mogą sobie pomarzyć, to towarzysz Wiesław, czyli Jarosław Kaczyński, tak opowiadał. On stwierdził, że teraz to będzie jeszcze reforma, czyli jeszcze więcej będzie tych w nowych działach gospodarki. Ja się pytam Michała Szczukiewicza, przedsiębiorcę i naszego redaktora, to słuchaj, no też jak są w klopach już są te kasy fiskalne, to gdzie jeszcze będą? No i nie wiedział. No nie wiem, może ktoś z naszych widzów nam objawi. Czyli mamy likwidację gotówki,
mamy coraz większą kontrolę wszystkich transakcji, to już się dzieje, nie? To tak wiecie, step by step, czyli kroczek po kroczku, plasterek, salami po prostu. Coraz tu jakaś ustawka mała, tu o, zobaczcie, żeby uszczelnić VAT, no to bar wam walniemy, tu żeby wam było wygodniej, to będziecie mieć plastik zamiast pieniądze, a po co wam pieniądze w ogóle, nie? My mamy pieniądze, a my wam damy igrzyska, chleb i wódkę, to już po co wam pieniądze, nie? To już się dzieje. Aż w końcu dojdziemy do tego systemu, a teraz domknięciem systemu będzie ten czytnik, czy chip, czy znak, nie wiemy jak to będzie wyglądało, właśnie w tych obszarach dostępnych do skanowania i człowiek już będzie tylko końcówką tego systemu kontrolowanego na całej Ziemi przez jakąś władzę. I zobaczcie, bo tu jest nikt. Nikt, czyli na całej Ziemi nie będzie to możliwe. Nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeśli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Tu mówiłem, że to jest związane z przyjęciem władzy antychrysta nad swoim życiem. Nie? Zobaczcie, w chrześcijaństwie teraz, kiedy jest czas łaski, my mówimy, że Chrystus chce wejść do twojego życia, Chrystus chce stać się twoim Panem. Człowiek ma wolność. Może otworzyć drzwi swojego serca Jezusowi, zaprosić, żeby obmył go swoją krwią, dał mu życie wieczne, dał mu przebaczenie grzechów, a może powiedzieć nie, dziękuję, później się nad tym zastanowię i tak dalej. Nie? Czyli jest ten element, że Chrystus chce przejąć władzę nad twoim życiem, ale on pyta cię, czy prosi, o to stoję i kołaczę. On oferuje ci coś, przede wszystkim przebaczenie grzechów i możliwość bycia z Bogiem, bycia ze sobą od teraz na zawsze. Nie? Ale to jest dobrowolne. Po pierwsze, to jest coś dobrego, niesamowicie dobrego, to się mówi dobra nowina, Ewangelia to jest właśnie dobra nowina, a po drugie jest to coś dobrowolnego. Ty możesz przyjąć, możesz odrzucić. A zobaczcie, diabeł daje, chce kontroli, ale on wymaga. On zmusza. Dalej, jeśli byśmy czytali o tym chipowaniu, no to kto nie będzie chciał przyjąć tego znamienia, zostanie zabity. Taki będzie wygląd czasu apokalipsy. Że diabeł będzie chciał wszystkich siłą. Nie daje wyboru, tylko siłą. Nikt nie może kupować, nikt nie może sprzedawać, kto nie przyjmie znamienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Nie? Czyli to mamy pierwszy punkt ten informatyczny, to jest to znakowanie ludzi, ten znak będzie konieczny do udziału w ogóle w systemie gospodarczym świata. Nie? Jeśli by ktoś chciał więcej sobie zobaczyć, jak to może w praktyce wyglądać, no to mamy taką wizję z lat, tam końca lat 70. na naszym kanale YouTube. Taki film fabularny w dwóch częściach. Przypomnijcie mi, jak złodziej w nocy, a drugi... Jak złodziej w nocy, no możecie sobie znaleźć jak złodziej w nocy, to zaraz się ten drugi wyświetli. To jest taka z lat 70., czyli technologia jest z lat 70. Standard, nie? Ale jak grzmot, tak? Coś z grzmotem ci się kojarzy. No jest to, możecie sobie zobaczyć, jednym się podoba, drugim się mniej podoba, ale zachęcam, o, dziękujemy. Jak złodziej w nocy jest pierwsza część, a druga, widzimy? Coś, thunder coś chyba. Distant thunder, nie o, wiem, po właśnie, chyba tak. Odległy grzmot, tak? Czy coś takiego? Dwie części są na kanale Mega Kościoła. Tak, na kanale Mega Kościoła możecie znaleźć te filmy fabularne i jeśli byście chcieli sobie dzisiaj wieczorem jeszcze, że tak powiem, poprzebywać w tym apokaliptycznym klimacie, no to te filmy są dobre. No Kornelia, to nie wiem, może opowiesz swoje przeżycie w związku z tym filmem. No ja pamiętam, jak ten film oglądałam, jak miałam 10 lat. Bardzo się bałam i między innymi to wpłynęło na to, że osobiście zawołałam do Jezusa Chrystusa gdzieś z rok później. Tak rzeczywiście, no wiem, że też ten film działa teraz na młodzież i też... Robi wrażenie? Też nawracają się do Jezusa Chrystusa, ale ten film na pewno ma takie duże wrażenie, mimo tego, że jest z lat 70., to jednak wciąż, szczególnie krzyk tej dziewczynki, co zobaczycie w filmie, na pewno może być taki odrzeźwiający. No tak,
niektórzy będą go krytykować, no bo tam jeszcze, wiecie, takie mają tu bokobrody, takie, no, tak mówię, lata 70., także wybaczcie. To jest moda na old school. No to się można przenieść w czasie i zobaczyć, jaki tu faszyzm sobie wybrać, nie? Ale my wracamy do Biblii, do naszego tematu, czyli technologia, a czasy ostateczne, nie? Czyli pierwsza ta technologia, to widzimy, że ona już jest na tacy, ona już jest gotowa, ona jest doskonalona jeszcze, ale zarówno kontrola obrotu gospodarczego, nie? Już przez systemy fiskalne, komunistyczne, socjalistyczne praktycznie całą ziemię zaczyna już obejmować. W różny sposób te podatki są. Nawet niestety w Stanach Zjednoczonych do transakcji każdej już jest doliczany jakiś tam podatek, przynajmniej federalny, niekiedy też stanowy, bo chyba w Teksasie nie ma stanowych podatków, tylko federalne, no ale być może jeszcze gdzieś w jakimś tam innym stanie, ale mówię, już federalne to są we wszystkich stanach, czyli wszędzie już ten elektroniczny pobór podatku, czyli kontrola każdej transakcji już jest, a teraz dochodzi do tego rozwijanie, unowocześnianie techniki chipowania ludzi, to już się sprawdza, to już działa, to już wielu ludzi jest zwolennikami tej technologii, czyli widzimy, że chipowanie ludzi naprawdę, naprawdę jest blisko, bo zwykle to tak jest, że najpierw coś jest dobrowolne, fajne niby, a potem nagle władza mówi, a teraz będzie przymusowe. No to właśnie ten czas w Biblii mamy przedstawiony. Drugi poziom technologiczny, który chciałem wam pokazać na podstawie Księgi Apokalipsy, to są techniki wizualne. Możemy znaleźć je też w tym samym 13 rozdziale. 3 i 8 werset wybrałem. Oczywiście możecie sobie cały ten 13 rozdział Apokalipsy przeczytać, no to więcej tam znajdziecie. A tu mamy, co następuje. A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona. Lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I tu jest to, co nas interesuje. Zobaczcie. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. Zwróćcie uwagę na te słowa. Cała ziemia szła. Czyli to jest coś, co się dzieje symultanicznie. Wszyscy ludzie na ziemi idą w pochodzie za tym zwierzęciem. I później 8 werset, podobna myśl. I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota baranka, który został zabity. Myślę, że najprostszą interpretacją tych wersetów jest, że za pomocą jakiejś technologii cała ziemia będzie jednocześnie widziała bestię. Tego antychrysta, dyktatora światowego. Nie? W tym momencie, zobaczcie, to już jest możliwe. Telewizja to jest już takie zaawansowane projekty na dużą skalę, to są lata 30. XX wieku, czyli tak mniej więcej 100 lat temu, nie? Ta technologia telewizyjna, ale to tam gdzieś, wiecie, Hitler troszkę sobie, bo on zawsze z tymi nowinkami takimi technologicznymi do propagandy, to było dla niego ważne. Trochę Rosjanie oczywiście też myśleli o użyciu telewizji, ale ta technologia jeszcze przez długi czas była dla nich niedostępna, ale później zaczęli też w nią inwestować. Telewizja dała możliwość, żeby na przykład jeden obraz wszyscy ludzie na ziemi oglądali. Tu myślę, że mamy do czynienia jeszcze z czymś innym niż tylko technologia że widzenia czegoś w telewizji. Tu jest coś takiego, jakby to się działo na żywo. Zobaczcie jeszcze raz. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. Czyli musi to być takie zjawisko optyczne czy technologiczne, że wszyscy będą mieli wrażenie, że obcują wręcz fizycznie z tym obiektem, który widzą. Później tam to oddawanie pokłonu też, no trudno przed telewizorem się kłaniać. No Kaszpirowski to tam kazał, leczył hemoroidy, zdaje się, że trzeba było tą część ciała, nie oczami, nie, bo normalnie to ludzie oczami do telewizora. On kazał tam tego i jakieś butelki, no różne takie rzeczy. Także telewizja może leczyć, przynajmniej w rosyjskim wydaniu. Ale tu mamy coś więcej. Tu jest działanie całej ludzkości. Po pierwsze jednocześnie, czyli w czasie rzeczywistym to musi się rozgrywać na całej ziemi. I ludzie mają
brać udział rzeczywisty w tym wydarzeniu, a nie tylko je oglądać. O, zobaczcie, tam gdzieś Amerykany na Księżycu se lądują, nie? Naprawdę, jak się bierze ten opis biblijny, 2000 lat temu napisany, i dzisiejsze wytwory technologiczne, no to to się zaczyna domykać. To jest naprawdę coś bliskiego, nie? Mówiłeś mi też kiedyś o tym, że tam się na chmurach jakieś robi, nie? Że tam się rozpyla jakieś specjalne też zawiesiny w powietrzu, żeby ona dawała, no, zatrzymywała światło i dawała obraz, nie? Że też takie technologie już też są testowane dość zaawansowanym stadium. Tak, chodzi o to, żeby uzyskać ten obiekt wyświetlany właśnie w wyższej jakiejś rozdzielczości. No wtedy się rozpiera jakiś gaz, można wtedy na ten gaz z różnych rzutników, no nazwijmy to rzutniki i te urządzenia, z tych urządzeń projektujących, wyświetlić obraz, właśnie wtedy ma się złudzenie tej wyświetlenia obrazu wyższej jakości, jest on bardziej rzeczywisty. Także to jest wszystko zalicza się do tego początkującego przemysłu, tej holografii i projekcji. Czyli zobaczcie, mamy już technologię masowego pokazywania obrazów, nie? Czyli że można na przykład na danym terenie kilkuset tysiącom czy milionom ludzi jednocześnie coś pokazać. A jeśli by pójść w tym kierunku, co już rosyjscy fachowcy pracują, czyli rozmieszczenia satelitów nad całą Ziemią, gdzie ogromne projektory, czy jak to się tam technologicznie by zrealizowało, będą dawały obraz już naprawdę na niebie całej Ziemi. O! Zobaczcie, jak mamy pięknie domknięty system, nie? Czyli z jednej strony potrzebujemy tego szybkiego, mówiłem o szybkim przesyle danych, żeby kontrolować wszystkich ludzi i ich transakcje finansowe. I stąd mówimy, że sieć 5G to nie będzie służyła do internetu rzeczy, bo ona tak, nie? Czarek, jaka jest taka technologiczne usprawiedliwienie, czy bardziej społeczne usprawiedliwienie sieci 5G? Po pierwsze, że będzie szybciutki internet dla wszystkich, co każdy bardzo chętnie na pewno przyjmie. I żeby różne urządzenia, tak zwane inteligentne, mogły się komunikować ze sobą, czy z centralą, czy między sobą, czy my im wydawać polecenia tam w lodówce, żeby zrobiła zakupy i takie tam, czy z każdego miejsca, czy no, tam przeróżne jakieś tam pomysły, także a do tego trzeba bardzo szybkiego przesyłu danych, tak, cały czas. A czy gdzieś w tych newsach, czy gdzieś się pojawiło słowo o kontroli ludzi? Nie wiem, czy w komunikatach firm na pewno nie. No właśnie, to jest natomiast ciekawe. Tam niektórzy zwracają uwagę na to, że to no, będzie jakieś kolejne narzędzie, które może temu służyć. Zresztą pojawiają się też już informacje o wyciekach danych właśnie z tych sieci internetu rzeczy, że tam jakieś kamery czy wszelkie inne urządzenia przesyłają te dane do... Akurat było do Chin. No, ale to przypadkowo. No i ktoś sobie tam znalazł tę bazę danych, bo nie była zabezpieczona i tam wszelkie informacje o tym, kiedy tam kto zaświecił światło albo odsłonił inteligentne zasłony w swoim domu. No, przy okazji mają kamerę na jego łóżko. No, mogą mieć. No, mogą co tak Chińczyki zrobić, nie? Taki mem chodził po sieci, nie? Że jak ktoś używa telefonu, nie? Powiesz dobry dowcip koleżance, już się z niego śmieje. Xi Jinping się już tam z niego śmieje. No, to jest oczywiście alegoria, ale pokazuje, że te wszystkie chińskie urządzenia meldują całą swoją zawartość cały czas do chińskich komunistów, którym się marzy właśnie kontrola totalna nad światem. Najpierw nad swoimi obywatelami. A to wcale nie jest koniecznie potrzebne do działania systemu samego w sobie dla człowieka. Tak. Żeby tam te wszystkie dane, tam może niektóre, ale nie to wszystko, co tam akurat w tej bazie znalezionej tak, było. Że to widać, że po prostu Chińczycy gromadzą wszystko, zobaczymy, do czego to się przyda. Nie? Zobaczcie, ciekawostka. No, praktycznie już wiemy, że każdy telefon już dzisiaj może służyć do szpiegowania, kontrolowania ciebie, nie? Czyli lokalizacja, nie? Używanie wyszukiwarek, co to twoje preferencje bada. No, ono wszystko może od ciebie, już nie mówię na to samo, możesz nie mieć fejsika, ale masz telefon tej najnowszej generacji, no to on cały czas zbiera dane o tobie, mówi, powiedz, gdzie jesteś, to powiemy ci, jaka jest pogoda, nie? Tam różne, że będziesz miał fajnie, będziesz wiedział tam na przykład, jaki koncert jest w okolicy,
czy jaka kobitka tutaj chciałaby z tobą pogadać. No różne takie są gadżeciki i wszyscy chętnie, o, hajwa, jakie fajne, nie? Ale zobaczcie, wchodzi sieć 5G, mówią, że będą się kontaktować ze sobą te rzeczy inteligentne, czyli razem z komputerami, że będzie to internet rzeczy. Już dzisiaj jest technologia za pomocą telefonów kontrolowania człowieka, jego pozycji, upodobań, różnych rzeczy, a nikt nie mówi, że to przecież to 5G będzie służyło też do zwiększenia kontroli w czasie rzeczywistym nad każdym człowiekiem. Przecież to jest oczywiste jak 2 razy 2, że to do tego posłuży też, nie? Nie. Nie. Niemożliwe. Nie, niemożliwe, nie? Zobaczcie, czy widać, że już w samej tej reklamie sieci 5G jest jakieś kłamstwo, bo nie mówią prawdy. Powiedzieliby, że będą tam szybszy internet, będziesz sobie mógł oglądać, będą się rzeczy komunikowały, no ale i ty będziesz też bardziej poddany kontroli, czy będziesz uczestniczył, powiedzmy, w zdobyczach tam nowej technologii, gdzie będziesz częścią światowej wioski i będziesz mógł tam wszystko w czasie rzeczywistym robić. Nie? Kogo ja interesuję? Nie, no w ogóle. Zobaczcie, jest tylko o internecie rzeczy, że 5G będzie do rzeczy, a nie do ludzi. Nie? No to jest ciekawe, na przykład pies to rzecz, czy będzie na przykład cię kontrolowało swojego psa, na przykład, że... No psy że, już teraz chipują na No ja wiem, na że chipują, ale później można jeszcze do 5G go podłączyć, nie? Tak, czy poszedł na spacer, czy już zrobił kubkę, czy może wracać, może będą jakieś takie, wiesz, na pilota pies będzie, no różne cuda można sobie... Skalę tej kontroli może pokazać fakt, że już teraz jaka jest, że przez telefony odkryto tych zabójców Skripala. Dziennikarze tam zrobili swoje śledztwo, tam dotarli ktoś im tam logi z rosyjskiej tej sieci telekomunikacyjnej, sobie prześledzili. Tu był, tutaj, tu tych trzech było razem w tym Londynie, tu tego. Także nawet szpiegów, ktoś już tam obeznanych pewnie tam z tym i wyczulonych na te rzeczy, bo tam korzystali z jakichś tam komunikatorów niby szyfrowanych tego, ale się dało i to tam nie trzeba było. Czyli widzimy, że już dzisiaj, nie mając 5G, nie, już możemy, mając telefony, szpiegować ludzi w dobrych lub złych celach. Nie? Tu akurat kacapów złapali, morderców komunistycznych Putina. Niestety znaczy, nie złapali, tylko wskazali. Ale zobaczcie, 5G i ani słowa o kontroli ludzi. Tak jakby tego miało nie być. Nie? Czyli widać, że chcą cię zrobić w bambuko. Chcą główną prawdę, bo to nie chodzi o kontrolę twojej lodówki, tylko kontrolę twojego mózgu. Kontrolę ciebie. O to chodzi w tym wyścigu technologicznym. Dlatego mówiliśmy wczoraj na programie o 13 o tym właśnie, jak swoją książkę zakończył profesor Zybertowicz, Samobójstwo oświecenia, że jeśli chrześcijanie, odpowiednia ilość chrześcijańskich naukowców nie powie dość, to świat ulegnie zagładzie. Samodestrukcji, samobójstwu zbiorowemu, można tak powiedzieć, nie? Czyli, że teraz chrześcijańscy informatycy muszą powiedzieć dość, jeśli chodzi o pewne technologie. Bo jeśli się pójdzie dalej, to człowiek będzie bydłem kontrolowanym przez system informatyczny. No, kto będzie stał na czele tego systemu, no, to jeszcze nie wiemy. Wiemy, że będzie miał jakieś związki z piekłem. Dobrze, i czy ta prawdziwa władza, czyli władza finansowa, będzie miała zyski z tego wszystkiego, co dzieje się na giełdach i w realnej gospodarce na świecie? Tu nie chodzi o zyski, chodzi o kontrolę. Na pewnym poziomie, posiadając pewne aktywa, kolejny przyrost aktywu, kolejny przyrost waluty nie ma dużego znaczenia. Chodzi tak naprawdę o walutę i o kontrolę, i o przejście z obecnego systemu do kolejnego systemu. Obecny system tak naprawdę rozpoczął swoją destrukcję w 1971 roku. Mieliśmy bardzo przyzwoity system Bretton Woods od czasu II wojny światowej do 1971. Reżim sztywny kursów walutowych, powiązanie pośrednie większości walut do złota, dlatego że większość walut była powiązana do dolara, a dolar był sztywno powiązany do złota. Po 1971 roku przeszliśmy do systemu, w którym każdy bank centralny czy poszczególny rząd może zwiększyć podaż waluty w mniej bądź bardziej kontrolowany sposób. I ten system dzisiaj się chyli ku upadkowi i bankierzy o tym wiedzą. Dlatego między innymi od 2008 roku banki centralne nieustannie zwiększają zakupy złota, dlatego że zdają sobie sprawę, że w pewnym momencie
ten obecny system w jakiś sposób upadnie, będziemy musieli przejść do czegoś innego. Ja nie wiem, czy to będzie system oparty na SDR, czyli Special Drawing Rights, czyli walucie emitowanej przez banki centralne. Czy przejdziemy do jakiegoś systemu kryptowalut, ale nie Bitcoina, nie Ethereum, tylko walut emitowanych albo przez korporacje, albo przez poszczególne rządy, albo przez poszczególne banki centralne, dlatego że w ten sposób można wyeliminować gotówkę. I to jest też nadrzędny cel, dlatego że nie mając gotówki, stajemy się niewolnikami systemu, dlatego że system wie o każdym kroku, który robimy. I jest niestety bardzo łatwo jest nas w takim systemie zakleszczyć, zablokować. Jest bardzo łatwo w razie potrzeby nagle przestrzec nasze wszystkie oszczędności. Siła wyższa, wszystkim, którzy mają, nie wiem, na koncie więcej niż 100 tysięcy, zabieramy 10 czy 15% jednorazowo. Ale takich jednorazówek jest, było i będzie mnóstwo. Także nie mając możliwości ucieczki do gotówki, stajemy się zakładnikami i tak naprawdę o to chodzi. Już teraz przy okazji koronawirusa słyszymy, że musimy wyeliminować gotówkę, bo wirus się przenosi poprzez banknoty. Nie wiem, czy się śmiać, czy płakać, no ale... Ale proszę, proszę powiedzieć właśnie, gdzie się mówi o takich rzeczach, jak wiele można wyczytać, kto z ważnych, nie wiem, polityków albo tych posiadaczy mówi o tym, że świat powinien pozbyć się gotówki. Większość polityków na odpowiednio wysokim szczeblu znalazło się tam, dlatego że grają do jednej, przepraszam, bramki z największymi instytucjami finansowymi. W czyim interesie jest eliminacja gotówki? Obniżenie limitów przelewów, obniżenie limitów posługiwania się w ogóle gotówką. W interesie sektora finansowego. Więc jeżeli słyszymy z ust jakiegokolwiek polityka, że trzeba ograniczyć posługiwanie się gotówką, to wiemy, że on jest na smyczy międzynarodowej finansjery. Ale dlaczego to jest, ale to proszę tylko wytłumaczyć, dlaczego to jest w interesie sektora bankowego? No, przyjrzyjmy się obecnej sytuacji. Ludzie, mając obawy o to, czy dany bank jest wypłacalny, lecą do bankomatów i lecą do oddziału banku wyciągnąć gotówkę. W pewnym momencie bank może stać się niewypłacalny, bądź może wpaść w problemy, jeżeli udzielił zbyt dużo kredytów, mając zbyt mało depozytów jako zabezpieczenie. Jeżeli wyeliminujemy gotówkę, eliminujemy automatycznie możliwość ranu na banki. To jest dlatego właśnie, eliminacja gotówki jest w interesie całego sektora finansowego. Dodatkowo, przy wyeliminowaniu gotówki, jeżeli każdą transakcję mamy zarejestrowaną w systemie, nawet najdrobniejszą, cały system jest nagle uszczelniony i tracimy resztki prywatności. Jest A już dzisiaj chociażby Urząd Skarbowy tylko na skutek zwykłego podejrzenia może zablokować konto na 3 dni, które może następnie zostać wydłużone na 30. Więc jeżeli poszczególne rządy, wykorzystując tylko i wyłącznie obecną legislację, mogą zablokować komuś dostęp do pieniędzy na okres, nie wiem, 30 czy 90 dni, no to my już dzisiaj żyjemy w świecie orwellowskim, nie zdając sobie z tego sprawy. I to na skutek tego właśnie kryzysu może pójść krok dalej, bo po każdym kryzysie jesteśmy krok bliżej tego świata, o którym pan mówi. Tak. Po każdym kryzysie śruby się przykręca, dlatego że politycy doskonale zdają sobie sprawę i otwarcie przyznają, że żadnego kryzysu nie można zmarnować. Rozwiązania, które w normalnych czasach w życiu by nie przeszły, bez echa najmniejszego przychodzą wtedy, kiedy ludzie są wystraszeni. Za każdym razem, jeżeli ludzie na szczytach władzy chcą przeprowadzić jakieś zmiany, muszą wymyślić kryzys w jakiś sposób, nakręcić go, nakręcić spiralę strachu, a następnie zaproponować rozwiązania, które już dawno były gdzieś tam w przygotowaniu. I te, o których pan mówi, myśli pan, że są przygotowywane albo nawet przygotowane? One są przygotowane od dawna. Pytanie tylko, które siły wygrają, dlatego że globaliści od dawna próbują wyeliminować gotówkę, ale w wielu przypadkach rodzą się oddolne ruchy zmierzające do nakazu utrzymania gotówki. Szwajcarzy na przykład, bardzo mądry naród, oni są przywiązani do gotówki. W sytuacji, w której cały świat eliminuje największe banknoty, Szwajcarzy planują wprowadzenie banknotów o jeszcze większych nominałach. W
Druga rzecz. W Stanach Zjednoczonych jest ogromna presja na całkowite wyeliminowanie gotówki. Każdy, kto posługuje się gotówką, jest zrównany z terrorystą, z kimś, kto unika płacenia podatków. Gdzieś się w głowie nie mieści, że ktoś może chcieć zachować dla siebie resztki prywatności. A jednocześnie niektóre władze stanowe nakazują poszczególnym sklepom przyjmowanie gotówki. Sklepy, które odmawiają przyjmowania gotówki, są karane. I dobrze, dlatego że gotówka to jest wolność. Gotówka to jest prywatność. A proszę powiedzieć... My musimy bronić prawa do prywatności. To jest jak ostatnio stoję, bo inaczej się obudzimy naprawdę w świecie, w którym... No, ale jaki mamy na to wpływ? Na razie siedzimy w kwarantannach, w związku z powyższym możemy w radiu o tym porozmawiać, ale wpływu niespecjalnie mamy na decyzje świata wielkich finansów. A proszę powiedzieć, po której stronie jest Donald Trump? Zdecydowanie, jak dla mnie, po stronie Stanów Zjednoczonych. Jest pierwszym prezydentem od Stanów Zjednoczonych od wielu, wielu lat, który zaczął zbijać globalizm. Największym konkurentem do zdetronizowania Stanów Zjednoczonych są Chiny. I za czasu czy to Clintona, czy Obamy, jednego bądź drugiego Busha, mieliśmy rozwijanie polityki takiej globalistycznej, na której, której największym beneficjentem były globalne koncerny, które ze Stanów Zjednoczonych wytransferowały ogromną ilość miejsc pracy do Chin, później do Indii, do Bangladeszu, Wietnamu i tak dalej. Dzięki czemu były w stanie generować jeszcze większe zyski. Trump zaczął to zwijać. Dlatego, że największym beneficjentem, poza największymi korporacjami globalizacji, były Chiny. Rozpoczął wojnę celną z Chinami, która niestety jest bronią obosieczną, ale zdecydowanie dużo silniej uderza w Chiny niż Stany Zjednoczone. Trump jest jednocześnie pierwszym prezydentem od wielu, wielu lat, który nie rozpoczął jeszcze żadnego kolejnego konfliktu. Także żadnego nie wygasił. A proszę powiedzieć, dwa pytania, bo już zbliża się godzina 18. Koronawirus jest, i tu mówię w cudzysłowie, tak, ale jest sprzymierzeńcem polityki Trumpa, czy też jest obojętny z tego punktu widzenia? Jest negatywny. Negatywny. Jest negatywny. W interesie Trumpa było utrzymanie spokoju na rynkach finansowych. Czyli... Gdyby udało się Trumpowi utrzymać wysokie ceny akcji i wysokie ceny nieruchomości, miałby reelekcję w kieszeni. A tak jest znak... W tym momencie stoi to pod znakiem zapytania. Dlatego, że dla przeciętnego Amerykanina wzrost gospodarczy to są wysokie ceny akcji i wysokie ceny nieruchomości. Teraz, żeby utrzymać w miarę wysokie ceny nieruchomości, Trump wymusił na Fedzie obniżenie stóp procentowych do zera. Właśnie zniesiono całkowicie rezerwę obowiązkową, czyli banki mogą wykreować dowolną ilość kredytów, co krótkoterminowo da impuls dla gospodarki. Długoterminowo bardzo podnosi ryzyko w systemie. Które jest, to ryzyko jest i tak duże. Ale gdy zapytałem się, po której stronie jest Trump, to wiadomo, że po stronie Stanów Zjednoczonych, ale czy po stronie gotówki, czy likwidacji gotówki? Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. To może... W samych Stanach Zjednoczonych też mamy walkę. Mamy walkę pomiędzy Pentagonem, który jest podległy Trumpowi i rzeczywiście działa w jego interesie, i agencją wywiadowczym, które są dalej po stronie globalistów. Trump nie kontroluje większości agencji wywiadowczych operujących w Stanach Zjednoczonych. Bardzo panu serdecznie dziękuję za rozmowę i zapisujemy się na następne. W porządku. Dziękuję również. Do usłyszenia. Independent Trader był gościem Popołudnia Wnet. Proszę państwa, jak zwykle nadesłaliście mi państwo całą serię pytań, na które będę odpowiadał. Panie Stanisławie, czy pana zdaniem możliwe jest, że wskutek paniki wywołanej koronawirusem, a to bardzo dobre słowo, będzie likwidacja gotówki? Światowa Organizacja Zdrowia, WHO, stwierdziła, że banknoty mogą rozprzestrzeniać koronawirusa, ponieważ często przechodzą z ręki do ręki i mogą zbierać różnego rodzaju bakterie, wirusy i tym podobne rzeczy. Dlatego też w połowie lutego chińskie banki wprowadziły procedurę odkażania banknotów za pomocą wysokiej temperatury lub ultrafioletu,
a następnie przechowywania ich od 7 do 14 dni w depozytach, zanim ponownie trafiły do obiegu. Banknotów mniej w obiegu, kumulują się na nich zarazki. Wniosek: trzeba korzystać z opcji transakcji bezgotówkowych, najlepiej płatności zbliżeniowych, bez konieczności wpisywania numeru PIN, bo dotykanie terminala płatniczego przecież też nie jest bezpieczne. Dlaczego sieją panikę? Moim zdaniem mają jeden cel – Polska bezgotówkowa, świat bezgotówkowy, kontrola wydatków, kontrola pieniędzy, obywatel pozbawiony gotówki, której nie trzyma w dłoniach, nie ma nic. Ma tylko cyfrowy zapis na koncie, można go inwigilować. Jak wielokrotnie pan wspominał, gotówka daje wolność, a zapisy cyfrowe ją odbierają, odzierają nas z prywatności. Moim zdaniem jest realizowany kolejny punkt programu kontroli obywatela i trzymania nad nim pieczy. No, całkowicie, ma pan całkowitą rację. Niezależnie od tego, czy tam koronawirus się pojawił, czy się nie pojawił, przypomnę, że pan minister finansów, pan Kościński, obecnie minister finansów w rządzie pana premiera Morawieckiego, jeszcze nie było żadnej epidemii koronawirusa, a pan minister Kościński przyznał się, że chciałby zlikwidować w Polsce obrót gotówkowy i wprowadzić obrót bezgotówkowy. Myślę, że zagrożenie jest większe niż pan pisze, bo pan pisze, że obywatela pozbawiona jego gotówki można inwigilować. No nie tylko inwigilować można. Takiego obywatela można całkowicie wyłączyć w sensie dosłownym. To jest zresztą bardzo ciekawe, bo święty Jan w Apokalipsie, w głębokiej starożytności to przewidział. Otóż on tam pisze Apokalipsa, państwo wiecie, no chwieją się fundamenty światów, no tam kosmiczne katastrofy, a tu ni z tego, ni z owego w pewnym momencie święty Jan powiada tak, jeżeli ktoś nie będzie miał znamienia bestii na czole, to nie będzie mógł niczego kupić ani niczego sprzedać. No to dokładnie jest tak, jak ktoś, jak nie będzie gotówki, to obywatel wyłączony, to znaczy taki, którego konto zostanie tam zlikwidowane albo właśnie wyłączone, zostanie tam prąd wyłączony, nie będzie mógł niczego sprzedać ani niczego kupić, więc gotówka jest jedną z gwarancji naszej wolności osobistej. I moim zdaniem należy się zdecydowanie przeciwstawić, jak ktoś z państwa, no nie sądzę, żebyście akurat państwo tu chodzili na spotkania wyborcze z prezydentem Dudą, ale może tam z ciekawości ktoś z państwa pójdzie, bo to co pan prezydent powie, to wiadomo. Natomiast jeśli z ciekawości ktoś tam z państwa pójdzie, to bardzo proszę, żebyście państwo dali do zrozumienia prezydentowi Dudzie, że jeżeli nie uruchomi on procedury zmierzającej do odwołania pana ministra Kościńskiego, który chce zlikwidować obrót gotówkowy w Polsce, no to niech nie liczy na nasze głosy, bo byłoby jeszcze tego brakowało, żebyśmy przykładali rękę do naszej niewoli, zakładali sobie sami obroże na szyję. A tak to się szykuje. No i nie tylko pan minister Kościński, ale właśnie Światowa Organizacja Zdrowia, o czym tu pan wspomina, wpadła na pomysł, żeby właśnie tutaj ograniczyć przynajmniej ten obrót gotówkowy, a może nawet go zlikwidować tam w tej Światowej Organizacji Zdrowia. Ona, nawiasem mówiąc, jest sponsorowana przez Billa Gatesa i takich różnych tam nababów, krezusów. No i oczywiście skacze tam z gałęzi na gałąź przed nimi. No i proszę państwa... Schodzą słuchy, że Unia Europejska, również rząd polski, chce wykorzystać epidemię, żeby skasować banknoty i przejść wyłącznie na karty kredytowe. To jest przejście do tyranii nieznanej w dziejach ludzkości. Nigdy tak nie było, żeby rząd kontrolował przepływ gotówki, żeby rząd mógł sprawdzić, gdzie kupuje pudełko zapałek, prawda? Bo wtedy będzie wszystko o mnie wiedział, jak nie będzie gotówki. I podobno jest to planowane, żeby wykorzystać tę epidemię do wprowadzenia tego typu. Nawet chodzą plotki, że jest to celowo zrobiona epidemia właśnie po to, żeby wywołać tego typu skutki. Podobnie jak były oskarżenia, że 9 września, 11 września
To było po to celowo, żeby wprowadzić Patriotic Act i odebrać wolność obywatelom, czego nie dawało się robić w inny sposób. Moi kochani, o znamieniu bestii powiedziano już bardzo, bardzo wiele w bardzo, bardzo wielu mądrych książkach, artykułach, samych vlogów na YouTube pewnie będzie na ten temat kilka tysięcy. Natomiast teraz to wszystko robi się coraz bardziej oczywiste właśnie dzięki temu, co dzieje się w Szwecji, dzięki temu, że troszeczkę to wygląda tak, jakby ktoś na społeczeństwie szwedzkim testował, czy to społeczeństwo podda się mikrochipowaniu i co można zrobić z ludźmi, którzy nie chcą mieć mikrochipa. Mówiąc krótko, czy społeczeństwo będzie się burzyć, czy społeczeństwo na to pozwoli. W Szwecji, jak możecie przeczytać m.in. w polskim Timesie, ale również były na ten temat materiały w telewizjach, w wielu innych artykułach, w wielu innych mediach jest na ten temat powiedziane, po prostu dostali kota na punkcie mikrochipów. Do tego stopnia, że firmy, korporacje sponsorują ludziom te mikrochipy. W telewizjach są informacje, a w zasadzie kampania informacyjna, ktoś by powiedział kampania propagandowa, która zachęca do tych, do używania tych mikrochipów. Właśnie mówią, jakie to mają one niesamowite plusy, że dzięki mikrochipom nie musimy nosić ze sobą kluczy. Szwedzi, którzy mają te chipy praktycznie za darmo, bo tam różnych instytucji, która je sponsoruje, jest masa. Do tego mają bardzo poważne kampanie informacyjne w mediach zachęcające, no na potęgę dają się chipować. Kompletnie nie zwracając uwagi na kilka kwestii, które wydają się być bardzo niepokojące, nawet jeżeli zrobimy to w oderwaniu od Biblii, oderwaniu od jakichkolwiek przepowiedni. Pierwsza rzecz jest taka, że jest kwestia dowodowa. To znaczy, jeżeli masz kupę pieniędzy, inaczej. W tej chwili żyjemy w świecie wybitnie cyfrowym, prawda? Kiedyś, jak mieliśmy gotówkę, no to mieliśmy tą gotówkę w domu i mieliśmy dowód i ją mieliśmy. No, żeby nam ją zabrać, trzeba było się do nas włamać i nam ją ukraść. Dzisiaj, żeby nam zabrać pieniądze z konta, to wystarczy, że bank stwierdzi, że nam wyzeruje konto i już tych pieniędzy nie mamy. Kiedyś było bardzo dużo jakby poświadczeń papierowych i można było bankowi udowodnić, że przecież banku, my tam nam zabrałeś pieniądze. Jak to było udowodnione? No bardzo prosto. Było, co miesiąc przychodziły wyciągi do domu. Na tych wyciągach było napisane, ile mamy pieniędzy. Jeżeli nagle się okazało, że na przykładowo na poprzednim wyciągu mieliśmy 10 tysięcy, na tym wyciągu mamy 0 zł, no to i nie wydawaliśmy pieniędzy, no to szliśmy do banku. W zeszłym miesiącu mieliśmy 10 tysięcy, teraz nie ma nic. Banku udowodnij, że to ja wybierałem te pieniądze. Na przykład pokaż mi kwitki wypłaty gotówki z moim podpisem. Bank nie umiał tego zrobić, no to bank miał problem, bo my byliśmy w stanie udowodnić, że mieliśmy pieniądze i bank musiał udowodnić, żeśmy je wypłacili. W chwili obecnej ktoś z nas w ogóle jeszcze dostaje jakieś papierowe wyciągi do domu? Bo ja to już latami tego nie widziałem. Dostajemy tylko jakieś maile, które mają taką wartość, że tam w ogóle nie ma żadnego stempelka, żadnego podpisu, są tam tylko takie kody referencyjne, które nam nic nie mówią, które bankowi mówią, czy to są właściwe numerki i bank musi potwierdzić nam. Tak naprawdę to, jeżeli bank nam nie powie, aha, to są numerki właściwe i ten dokument tutaj bez podpisu jest właściwy, bo rzeczywiście ten numer się zgadza, no to my tego nie możemy w żaden sposób udowodnić. Czyli jak bank nam wyzeruje konto, to w żaden sposób nie będziemy w stanie udowodnić, że my mieliśmy pieniądze i bank nam zabrał. Czyli ostatnio dość często się pojawiają w mediach właśnie takie sytuacje, że ktoś miał kupę pieniędzy i nagle nie ma. Banki twierdzą, że ktoś im się włamał do systemu i nam te pieniądze ukradł. Ale to jest po pierwsze bardzo dziwne, bo jak na przykład ktoś właduje się do takiego fizycznego banku, do budynku, do skarbca i ukradnie pieniądze ze skarbca, no to bank mówi, że to było jasne, że to ukradł te pieniądze bankowi, a nie klientom banku, prawda? Teraz natomiast jak ktoś się właduje do takiego cyfrowego skarbca banku i ukradnie pieniądze, to się mówi, że to ukradł nie bankowi, tylko tobie.
I potem i pół biedy, jak ci ukradnie pieniądze. Gorzej, jeśli na przykład narobi ci długów i bank ci próbuje kazać spłacić nie swoje długi, prawda? No właśnie, także, także takie całkowite zdawanie się na, powiedziałbym, na bank, to jest takie trochę stąpanie po kruchym lodzie. Ale nie zwracają również uwagi Szwedzi na kwestie związane z taką, powiedziałbym, z takim bezpieczeństwem. I tutaj może przeczytam wam fragment z tego Timesa. I on tutaj jest powiedziane, co tam się dzieje w Szwecji, że ci Szwedzi oszaleli, że się czipują ją na potęgę. To znak czasu, mówi szwedzki naukowiec Ben Liberton, który przypomina, że chipy pomagają ludziom monitorować ich zdrowie, a nawet zastępować wejściówki do biur i budynków. Monitorować zdrowie. Czyli te chipy są podłączone w jakiś sposób do organizmu człowieka. Nie tylko są w tym wszczepione, tak jakby ktoś, nie wiem, sobie przykleił do ręki kartę kredytową, tylko że od spodu. Nie. One w jakiś sposób są powiązane z organizmem człowieka, oficjalnie tylko i wyłącznie go monitorują. Czyli oficjalnie mają tylko i wyłącznie czujniki, które zbierają informacje. Wcale bym nie był taki zdziwiony, gdyby te chipy w jakiś sposób mogły oddziaływać również na człowieka. No bo skoro mogą zbierać informacje, to może mogą na przykład stymulować wydzielanie jakichś substancji do krwi. Nie wiadomo, prawda? Tutaj byłbym bardzo, bardzo ostrożny, no ale samo zbieranie informacji o organizmie już jest niebezpieczne, ponieważ takie informacje mogą, po coś one są zbierane, prawda? Być może, przynajmniej oficjalnie, tylko po to, żebyśmy my mieli do nich dostęp, ale wiadomo, że w praktyce bardzo szybko te informacje wyciekną i będą swoistą taką kartą przetargową, taką swoistą walutą. Teraz w ogóle bardzo często płacimy swoją anonimowością, płacimy swoimi danymi, prawda? No to tutaj będą już takie dane o naszym organizmie, o naszym stanie zdrowia. Czytam dalej. Mikrochipy zapoczątkował w Szwecji Johan Osterlunda. Wcześniej zajmował się piercingiem, formą ozdabiania ciała, która polega na wykorzystywaniu przekłuć w specyficznych miejscach. Jego zdaniem jest to technologia bezpieczna. Wielu jednak twierdzi, że informacje o posiadaniu chipa mogą być wykradane. Przepraszam. Informacje o posiadaczu chipa mogą być wykradane. Nie wiadomo, kto jest ich właścicielem, mówią specjaliści. No właśnie, czy kto jest ich właścicielem? Czy producent chipa? Czy może ktoś, kto prowadzi jakiś software do tego chipa? Rozumiecie, o co chodzi? Ostrzegają, że można sobie wyobrazić sytuację, w której posiadacz chipa, który monitoruje zdrowie, dostanie wyższą składkę na ubezpieczenie, bo firma, która go ubezpieczyła, dowie się, że podupadł na zdrowiu. Naukowcy jednak przekonują, ludzie pokazali, że chętnie rezygnują z prywatności, bo tak jest im wygodnie. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Ludzie rezygnują z prywatności, bo tak jest wygodnie. Ludzie generalnie nie myślą. Wydaje się, że nikt i nic nie powstrzyma marszu Szwecji w kierunku transakcji bezgotówkowych. Zobaczycie, widzicie, już jest mowa o transakcjach bezgotówkowych. W Szwecji odnotowano również w ostatnim czasie gwałtowny spadek niektórych przestępstw. Zaledwie 2 napady na banki w zeszłym roku w porównaniu do 110 w 2008. Proszę bardzo, jakie to wszystko jest bardzo, bardzo milutkie. Przepraszam, 2000... Tak. O co chodzi? No, chodzi o to, że tutaj już nas informują, że te chipy to sama dobra rzecz, no bo nikt nie chce napadać na banki. No bo po co napadać na banki, jak już praktycznie nikt nie używa gotówki. Wszyscy używają pieniądza bezgotówkowego. Ten pieniądz bezgotówkowy się tam pojawił. I teraz tak, ktoś może powiedzieć, Krzysiek, ale przecież nikt nas nie zmusi do zaczipowania się. To jest takie typowe myślenie, ja to nazywam młodzieży piwniczącej,
skrajnie wolnorynkowej. To znaczy takiej, która po prostu wierzy, że wolny rynek istnieje w Polsce. W Polsce nie ma wolnego rynku, nie ma kapitalizmu, jest korporacjonizm, to jest zupełnie co innego. Natomiast, że nikt nas nie zmusi, że przecież nie musisz korzystać. Praktyka pokazuje co innego. Co innego jest teoria, a co innego praktyka. W teorii nikt cię nie zmusza do korzystania z Facebooka, ale w praktyce, jeśli nie masz Facebooka, to nie istniejesz. Bo na przykład nie dostaniesz wizy do Stanów Zjednoczonych, bo tam musisz podać swoje konto na Facebooku. A nie masz Facebooka, to jesteś podejrzany, bo wszyscy mają Facebooka. Nie masz konta firmowego na Facebooku, to masz problem, bo w tej chwili więcej transakcji zawiera się przez Messengera niż przez maila. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Teoretycznie nie musisz korzystać. Teoretycznie nie musisz mieć mieszkania, nie musisz mieć samochodu, nie musisz mieć ubrań. Możesz sobie przecież koczować pod mostem. Kto ci zabroni? No, możesz. Możesz świadomie wybrać wykluczenie ze społeczeństwa, bo to się do tego sprowadza. Tak jak bezdomny jest w pewien sposób zwykle niechciany przez siebie wykluczony ze społeczeństwa, bo nie ma domu, ale może być również bezdomny, który zdecyduje się, nie chce płacić czynszu, nie chce mieć adresu, nie chce się użerać ze służbami, wolę żyć poza systemem. Tak samo ty też możesz żyć poza systemem, w którym ludzie używają pieniędzy, ludzie używają Facebooka, ludzie używają internetu, nie ma żadnego problemu. Tylko wywalasz się poza system. Taka jest niestety prawda. I teraz tak. Pewne rzeczy są kompletnie niewiarygodne i odrzucane, dopóki się nie zdarzą. Bardzo dobrym przykładem są tutaj konta osobiste. Słuchajcie, jakieś trochę powyżej 20 lat temu, jak ja zaczynałem pracę zawodową, to był bodajże 1996 albo 7 rok, już nie pamiętam, to pamiętam, że chciałem założyć sobie wówczas nowość, konto osobiste i bardzo musiałem się naużerać, żeby móc sobie założyć konto osobiste w banku, ponieważ bank żądał od mojego ówczesnego pracodawcę zaświadczenia, że ja pracuję na etacie. Nie chciano mi założyć konta osobistego, jeśli nie miałem pracy etatowej. I pamiętam, że jak bardzo mi zależało, żeby sobie założyć, bo nie chciałem co miesiąc chodzić do kasy i wybierać i odbierać pieniędzy w kasie. Wolałem, żeby mi przelewali na konto i musiałem bardzo fajnie zagadać z panią przysięgowości, żeby mimo tego, że tam byłem na umowie o dzieło, ale to była taka typowa umowa o dzieło dziennikarza, że ona co miesiąc była, żeby ona tam tak napisała do banku, że mimo tego, że nie mam etatu, to żeby i tak mi założyli konto. Trzeba było nazałatwiać się na założenie konta. Kochani moi, minęło 20 lat, to w sumie nie jest tak dużo. Jest sytuacja zupełnie odwrotna. O ile wtedy normą było odbieranie pieniędzy w kasie i jakąś dewiacją, odstępstwem od normy, było to, że ktoś chciał, żeby mu przelewać pieniądze na konto. O tyle dzisiaj normą jest, że przelewają tobie pieniądze na konto i większość znanych mi firm nawet nie ma kasy. Jeszcze niedawno był taki martwy przepis mówiący, że jak ktoś chciał dostawać pieniądze w gotówce, to pracodawca musiał mu umożliwić wzięcie pieniędzy w gotówce. Tego przepisu od dawna nikt nie stosował, ale jeszcze niedawno był. Teraz już zdaje się, że nie ma. Czyli chcesz pracować? Załóż sobie konto w banku. Okej, nikt cię nie zmusza do założenia konta w banku. Nie musisz założyć konta w banku, jakby to powiedzieli hardkorowi wolnościowcy, zwykle tacy, którzy jeszcze nie pracują i życia nie znają. Nie musisz zakładać konta w banku. Tylko, że jak nie założysz sobie konta w banku, to prawie wszystkie ścieżki kariery są dla ciebie zamknięte. No, możesz być handlowcem na bazarze, ale tak nie za dużo więcej, bo tak to prawie wszystkie firmy chcą ci zapłacić na konto. Nie masz konta, to możesz pracować, tylko do pierwszej wypłaty. Bo jak nie przyjmiesz wypłaty, jak nie przyjmiesz pensji, to muszą cię zwolnić. Bo nie możesz zrobić tak, że pracujesz i za darmo, że nie bierzesz wypłaty. Nie. Pensja jest to świadczenie za pracę, której pracownik nie może się zrzec. Jeśli więc uniemożliwiasz swojemu pracodawcy zapłacenie tobie za pracę, on cię musi zwolnić. Czyli już dziś, nie posiadając konta bankowego,
pozbawiasz się możliwości pracy. No, do tego jeszcze pozbawiasz się możliwości kupowania dużej części rzeczy. Na przykład nie wiem, czy w mojej spółdzielni mieszkaniowej jest w ogóle możliwość przyjścia i zapłacania gotówką za tak zwany czynsz, czyli za opłaty. Czyli gdybym nie miał pieniędzy, nie miałbym konta w banku, to mógłbym mieć gotówki, ile bym chciał, ale i tak by mnie w końcu wywalili z domu, bo by mi zlicytowali mieszkanie za niepłacenie rachunków. Rozumiecie? I to się zmieniło przez 20 lat. Gotówka jest coraz bardziej rugowana. Teraz jeszcze, zupełnie na serio, bodajże pan Morawiecki stwierdził, wprowadzili ten program Polska bezgotówkowa i pan Morawiecki wprost stwierdził, że zaczął kojarzyć pieniądze z bandyterką, z szarymi interesami, z szarą strefą, nie z niepłaceniem podatków, z jakimiś lewymi interesami. I zaczął wprost mówić, że gotówka to zło. Przedsiębiorcy już w ogóle mają zakaz rozliczania się gotówką powyżej pewnej kwoty. Po prostu się nie da i tyle. Chyba 15 tysięcy to jest limit. I to się co jakiś czas obniża. Nie wiem, czy już nie jest 5. Coś z piątką, albo 15, albo 5 tysięcy. Bardzo niska kwota. Już samochodu przedsiębiorca nie kupi za gotówkę. Jak ma restaurację, to z zaopatrzenia do restauracji też ciężko już mu jest kupić za gotówkę. Całkowite zlikwidowanie gotówki, moim zdaniem to jest kwestia kilku lat. No, może góra kilkunastu. Oczywiście między zlikwidowaniem gotówki a faktycznym obowiązkiem wszczepienia sobie chipu RFID nikt nas nie będzie zmuszał. Tylko będzie dokładnie tak samo jak teraz, że w chwili obecnej nie masz konta w banku, to de facto wykluczasz się ze społeczeństwa. Tak samo będzie później. Nie wszczepisz sobie chipa, to de facto wykluczysz się ze społeczeństwa. Zobaczcie. W momencie, w którym gotówka zostanie w praktyce zlikwidowana, ten, kto nie będzie miał karty płatniczej, ten się wykluczy ze społeczeństwa. Bo co tobie będzie po tym, że będziesz miał pieniądze w banku, jak nie będziesz mógł z tych pieniędzy korzystać? Nic nie kupisz, ani nic nie sprzedasz, prawda? Musisz mieć karty. Następnie wystarczy wprowadzić taką sytuację, że banki gremialnie przestaną robić normalne karty płatnicze i po prostu będą tylko i wyłącznie kodować te karty płatnicze na chipach RFID. I mamy idealnie przepowiednie z Apokalipsy Świętego Jana. Kto nie ma chipu RFID, w tym momencie ten nic nie kupi ani nic nie sprzeda. Czyli mamy coś, co spełnia znamie bestii. A przypominam, pieniądz bezgotówkowy to kompletna inwigilacja. Sprawdzając historie zakupowe człowieka, zwłaszcza jeśli one są 100% kompletne, wiemy o nim wszystko. Kompletnie wszystko. Wiemy, jakie ma nastroje, wiemy, ile ma pieniędzy, wiemy, ile wydaje, na co kupuje, znamy upodobania, wiemy kompletnie wszystko o nim. Generalnie pokazuję wam, jak taki chip to jest całkowite zlikwidowanie prywatności, całkowite. Do tego jeszcze te chipy całkowicie mogą monitorować ludzi. Tutaj już wprost w tańcie było powiedziane. Kompletna możliwość monitorowania człowieka. Monitorowania jego stanu zdrowia. Nawet jeżeli nie można w żaden sposób indukować na przykład pewnych stanów emocjonalnych. Nawet jeśli jest to tylko monitorowanie. To, co w tej chwili się w Szwecji dzieje, to jest typowy test. Co się stanie? Czy to się uda wprowadzić? Jestem przekonany, że jeśli to się uda wprowadzić w jednym kraju, natychmiast będą próby wprowadzenia w następnych. Tak to już jest, kochani moi. Jak był komunizm, w Polsce zwany realnym socjalizmem, i trzeba było sprawdzić, czy można zmienić ustrój tak, żeby elity komunistyczne dobrze się miały w nowym układzie, w nowym świecie, to najpierw obalono, w cudzysłowie obalono, pan Czarzasty mówi, że się dogadano z komunistami. Ja wierzę panu Czarzastemu. Zmieniono ustrój w Polsce. Okazało się, że można ten ustrój zmienić spokojnie, bezkrwawo.
że tak zwani komuniści w nowym ustroju mają się bardzo dobrze, bach, zaraz potem był upadek muru berlińskiego, zrobiono to samo w Niemczech, okazało się, że drugi raz daje się to zrobić, i także ludzie ze starego systemu mają się bardzo dobrze i nagle bach, Związek Radziecki, przez stałe przemiany. Pewne zmiany kulturowe, tak to nazwijmy, pojawiły się na Zachodzie się dobrze sprawdziły, udało się zrobić pewne zmiany kulturowe na Zachodzie, nagle bach, tymi samymi metodami robi się zmiany kulturowe w Polsce. Bardzo dziwne, prawda? Że jestem przekonany, że jak to się uda zrobić w Szwecji, będą naciski, żeby zrobić to również w innych krajach i bardzo, bardzo szybko. A co wy na ten temat myślicie? Bardzo serdecznie proszę o pisanie w komentarzach. Jestem bardzo, bardzo ciekawy, co wy macie do powiedzenia. Pozdrawiam, do zobaczenia. Pa!